Witajcie. Dziś podzielimy się z Wami przepisem dania idealnego na rodzinny obiad. Jego podstawą są ziemniaki. Bierzemy dwa wcześniej obrane kartofle i kroimy je w średniej wielkości kostkę. Nie trzeba być perfekcyjnym. Najważniejsze jest gotowanie z sercem. Solimy wodę i wrzucamy do niej nasze ziemniaki. Gotujemy przez około 15-20 minut na średnim ogniu. Obraną cebulę kroimy najpierw w półkrążki, a następnie w drobną kostkę. Uważajcie, żeby nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Gotowe, jak na razie idzie nam świetnie. Stawiamy patelnię na ogniu. Wlewamy oliwę z oliwek i wrzucamy pokrojoną cebulę. Do mieszania używamy drewnianej łopatki, aby nie uszkodzić powierzchni patelni. Gdy cebula lekko się zarumieni i wchłonie oliwę, dodajemy do niej 450 g mielonej wołowiny. Rozgniatamy ją łopatką i wszystko mieszamy. Całość smażymy przez 10 minut na średnim ogniu. Solimy. Lepiej nie robić tego wcześniej, ponieważ mięso będzie zbyt suche. Teraz dodajemy mielony czosnek i paprykę. Nie zapominamy też o mielonym czarnym pieprzu, który doda niezbędnej ostrości. Do mielonego mięsa dodajemy 200 g koncentratu pomidorowego i mieszamy. Już można zobaczyć, jak soczyste jest nasze mięso mielone. Siekamy trochę koperku. Potrzebujemy tylko kilka gałązek, zbyt duża jego ilość może zmienić smak dania. Pamiętacie o ziemniakach, prawda? Zdejmujemy je z ognia, odcedzamy i dodajemy odrobinę masła oraz koperek. Robimy pióra ziemniaczane. Pamiętajcie, aby robić to ręcznie, dzięki czemu będzie puszyste i kremowe. Zaczynamy najciekawszą część. Smarujemy ręce olejem roślinnym i formujemy spore ziemniaczane kulki. Dzięki temu masa nie będzie się kleić do rąk. Wkładamy wszystkie kulki ziemniaczane do ceramicznego naczynia do pieczenia. Bierzemy szklankę i robimy nią dołek na środku każdej ziemniaczanej kulki. Teraz potrzebujemy 100 g parmezanu. Ścieramy go do każdego wgłębienia. Ważne jest, aby zostawić sobie trochę sera na później. Przygotowane na dzień zdejmujemy z ognia. Za pomocą drewnianej łyżki nakładamy go na starty ser. Mięsnym nadzieniem napełniamy każdą kulkę. Kładziemy go dosyć sporo. Na pewno wystarczy. Zbliżamy się do finału. Ścieramy na tarce resztę parmezanu i posypujemy nim danie. Dzięki temu powstanie serowa skórka. Czy można sobie wyobrazić coś lepszego? Danie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni. Całość zapiekamy 10 minut. Ostrożnie wyjmujemy, aby się nie oparzyć. Widzicie obiecaną skórkę? Wyszło rewelacyjnie. A teraz spróbujmy. Zobaczcie, jakie to delikatne. Ziemniaki, mięso i ser. To nie mogło się nie udać. Na naszym kanale znajdziecie też inne domowe przepisy. Witajcie, jesteście na kanale z przepisami na domowe dania na ciepło. Kiedy pogoda nas nie rozpiesza, jest zimno, to trzeba się rozgrzać i zafundować sobie pożywny i zdrowy posiłek. Dziś przygotujemy delikatnego łososia w kremowym sosie. Na początek trzeba dobrze posolić i popieprzyć rybę ze wszystkich stron. Trzeba zwrócić uwagę, żeby ryba była równomiernie doprawiona z każdej z nich. Najważniejsze, żeby nie przesadzić. Przyprawy nie mogą zabić smaku ryby. Stawiamy na kuchence patelnię z grubym dnem. Wlewamy oliwę z oliwek. Na rozgrzanej patelni kładziemy naszego delikatnego łososia. Smażymy go przez około 6 minut z jednej strony, aż stanie się złoto-brązowy. Pilnujcie czasu, żeby nie przesuszyć łososia. Po przewróceniu na drugą stronę smażymy jeszcze przez 2 minuty. Można go zdjąć z patelni. Teraz przygotujemy sos. Potrzebujemy dwa obrane ząbki czosnku, które miażdżymy za pomocą noża. Następnie siekamy czosnek tak drobno, jak to tylko możliwe. W ten sposób jego smak rozwinie się znacznie lepiej. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy łyżkę masła i dodajemy posiekany czosnek. Smażymy przez minutę, aż całość lekko się zarumieni. Przechodzimy do pomidorów. Bierzemy około jednej filiżanki pomidorków koktajlowych i kroimy je na połówki. Pomidory dodadzą naszemu sosowi niezbędnej kwaskowatości, tak aby jego smak był jak najbardziej zrównoważony.
Wrzucamy pomidory na patelnię i dobrze mieszamy, aby równomiernie się podgrzały. Po kilku minutach dodajemy odrobinę soli i czarnego pieprzu, co przyspieszy puszczenie soków. Teraz nadszedł czas na szpinak. Rozkładamy go na całej powierzchni patelni, a następnie dokładnie mieszamy. Podsmażamy przez kilka minut, aż liście zmniejszą swoją objętość. Do naszego przyszłego sosu wlewamy pół szklanki śmietanki. Posypujemy z wierzchu tartym parmezanem. Właśnie ten twardy włoski ser ma bardzo delikatny, a jednocześnie bogaty smak. Dlatego nie potrzebujemy więcej niż 30 gramów. To jeszcze nie wszystko. Przyda nam się jeszcze trochę przypraw, żeby danie było bardziej aromatyczne. Słodko-gorzkiej nuty doda bazylia. Siekamy ją drobno nożem. Świetnym dodatkiem będzie też pietruszka. Przy pomocy szerokiego noża na drobno siekamy jej mały pęczek, a potem usuwamy z ostrza wszystko, co zostało. Posypujemy zieleniną nasz sos i całość mieszamy, aby smaki się połączyły. Już prawie kończymy. Sos gotujemy przez 3 minuty. W tym czasie nadmiar wody odparuje, a smak będzie jeszcze bogatszy. Teraz do sosu kładziemy łososia. Obficie polewamy go sosem i pozostawiamy na ogniu jeszcze przez 2-3 minuty. Jest to konieczne, żeby ryba mogła wchłonąć z sosu wszystko, co najlepsze. Gotowe. Możemy podawać nasze danie. Łosoś wyszedł niesamowicie miękki. Nie trzeba się wysilać, żeby wziąć kawałek. Smakuje wyśmienicie. Spróbujcie i przekonajcie się sami.